Tak bawili się piłkarze znicza Pruszków po awansie do ćwierćfinału Pucharu Polski. Podopieczni Dariusza Banasika w jednej czwartej finału zmierzą się z Lechem Poznań. Mecze tej fazy rozgrywek odbędą się w pierwszej połowie marca. Dla ekipy z Pruszkowa awans do jednej czwartej finału Pucharu Polski to największy sukces w historii klubu. Zniczy rywalizację rozpoczął od pierwszej rundy, w której pokonał u siebie 2-1 pierwszoligową Termalikę Bruk-Bednieciecza. Następnie Pruszkowianie wygrali 3-1 na wyjeździe z trzecią Ligową Stalą Rzeszów, by w 1-8 finału pokonać 2-1 występujące na zapleczu Ekstraklasy Zagłębie Lubin. Kolej już miejsce w ćwierćfinale Pucharu Polski zapewnił sobie dzięki zwycięstwom nad Wisłą Kraków i Jagiellonią Białystok. W starciu z Pruszkowianami Lech będzie zdecydowanym faworytem. W Poznaniu znicz kojarzy się przede wszystkim z Robertem Lewandowskim. Napastnik Bayernu Monachium latem 2008 roku przychodził do Lecha właśnie z zespołu z Pruszkowa. Po meczach nadal tak powinno być, bo trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż awans kolejorza do półfinału. W nim na poznaniaków czekać będzie lepszy z pary błękitni stargat szczeciński Krakowia.